Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Magnus Carlsen pobił rekord świata, jeśli chodzi o ranking online. Właśnie na platformie czeską Magnus w blicu, czyli na 3 minuty, osiągnął zawrotny ranking 3348. Rewelacyjny wynik, pobił rekord Nakamury. Tutaj myślę, że będą wyścigi, jeśli chodzi o bicie rekordu. To jest, no, rekord wyśrubowany, można powiedzieć, ale myślę, że Magnus jest w stanie ten rekord nawet dobić do 3400. Oczywiście wiadomo, że w prawdziwych rankingach taki poziom jest nieosiągalny, ale w internecie jak najbardziej. No i przedstawię dwie partie. Pierwsza partia przyczyniła się właśnie do tego rekordu. Druga partia była niezwykle prostą w działaniu. Też sporo się można nauczyć, jeśli chodzi o takie granie blitzów. Zapraszam, już tłumaczę. Magnus C4, przeciwnik C5, skoczek na F3. Nie wiadomo właśnie, kim jest ten arcymistrz. Nie przedstawił się w swoim opisie. Skoczek na C6 i goniec na C4. Zwykle taki ruch nie jest jakiś tam fantastyczny. Prawdopodobnie w sycylijskiej Magnus by tak nie zagrał w partii klasycznej, ale w internecie wszystkie chwyty dozwolone. Jest to oczywiście bardziej wyluzowane posunięcie, można tak powiedzieć. D3 z obroną, prosta sprawa. Posunięcie E6 to też pomaga w zagraniu D5, żeby zbudować centrum. Roszada i D6. Jednak czarne się nie zdecydowały na D5, D6 na spokojnie. Tutaj posunięcie C3. Ruch ciekawy, on się też pojawia w partii hiszpańskiej. Ten goniec będzie miał też opcję cofnięcia się w razie czego. Tutaj goniec zagrywa na E7, goniec właśnie na B3, roszada. No i Magnus postanowił zagrać wieżą na E1. To jest też takie typowe przestawienie, może skoczka z D2 na F1. Taki plan na pewno może być w partii hiszpańskiej. Tutaj troszeczkę inne są działania. Posunięcie B5 i D4, zbudowanie centrum, jak najbardziej bicie i posunięcie D5. To jest taki ruch typowy właśnie w tych układach. Tutaj posunięcie E5 byłoby nieco gorsze z uwagi właśnie na przykład D5 i czarne mogłyby mieć troszkę ciasno, aczkolwiek pozycja całkiem normalna. Możliwe, że też można zachować tutaj napięcie w centrum i nie wybijać, nie przepychać, po prostu poczekać, zagrać H3. Dosyć ciekawe posunięcie, które nie pozwala związać skoczka. To też taka, myślę, że cenna wskazówka w tej pozycji. Jednak nastąpiło tutaj D5, E5 i skoczek wleciał na E4. Okazuje się, że w tej sytuacji no, ten skoczek tu stoi dobrze. Czasami trzeba się obawiać o to, czy ten skoczek nie będzie miał problemów, jeśli będziemy chcieli go jakoś tam pionkiem postraszyć, ale jeszcze skoczek stoi tutaj na F3. Magnus postanowił zagrać skoczkiem. Teraz bardzo ciekawe zagranie ze strony czarnych. Goniec B7. Bardzo sprytny ruch i uważam, że to jest fajne podejście do pozycji w tym momencie, dlatego że tutaj po wymianie skoczka, a tak też nastąpiło, i po wymianie pionka, znaczy tutaj czarne poświęcają tego pionka tak naprawdę, za otwarcie linii. Bardzo cenna informacja i też łatwiej będzie po prostu czarnym grać za cenę tego pionka. Magnus mimo wszystko przyjmuje tego pionka. Skoczek zagrał na A5 i w tym momencie wieża G4. Przygotowuje się tu biały do tego, żeby zaatakować mocno króla. Co nastąpiło w partii? Skoczek wziął silnego gońca. Jak teraz gra Carlsen? Bardzo sprytnie przeliczył i Magnus zagrywa goniec na H6, poświęcając na to niecałe 20 sekund. To świadczy naprawdę o mega wysokim poziomie i fajnych obliczeniach. W tym układzie trzeba zwrócić uwagę, co się stanie po skoczek bije A1, bo to się nam bardzo oczywiście narzuca. I tutaj proponuję zatrzymać sobie na chwilę materiał i spróbować swoich sił, jeśli chodzi o danie mata czarnym w 5 posunięciach. Jak to zrobić? Pierwszy ruch to wieża G7, dosyć łatwy, król H8. No i chyba nic prostszego jak hetman D3. Chcemy po prostu dać mata. Nie ma tutaj jak się bronić w tej sytuacji. Można przedłużyć tylko ruchy grając goniec E4, dlatego też w 5 ruchach jest to pokazane. F5, tak, i tutaj dajemy za chwilę mata. Jednak poszło inaczej. G6, czarne obliczyły również dobrze tę sytuację. No i tutaj po prostu AB, wieża traci tempo i musi iść na E8. I posunięcie H3. W sumie nie wiem dlaczego. Może chodzi o zrobienie lufcika, może taki ruch trochę wyczekujący. Ważne jest też to, jaki jest czas. Widać, że tutaj czarne grają trochę szybciej w tym układzie. A5 ze strony czarnych, wieża F4, Magnus szuka jakiejś tam opcji aktywnej i hetman D5. Ja uważam, że czarne tutaj nie mają żadnych problemów.
Nawet bym powiedział, że pozycja czarnych jest przyjemniejsza, mimo oceny silnika, że tam białe ciutkę lepiej, 0,20, ale to bez sensu. Myślę, że tutaj silnikiem nie ma co się sugerować, trzeba patrzeć na pozycję. Hetman D2, opcja oczywiście zbicia, tutaj wisi, ale tu głównie hetman się przymierza do tego, żeby iść na króla. Posunięcie A4, dosyć dynamicznie, bicie i wieża G4. Hetman zmierza na pewno na F4, wieża A7. Ta wieża jest w stanie też fajnie tutaj troszeczkę kontrolować siódemeczkę. Skoczek wleciał do skrzydła, żeby atakować. Goniec C6 uwalnia bardziej wieżę do obrony. Hetman F4. No, cztery figury skoncentrowały się na królu czarnych, ale no tutaj nie ma jak ugryźć przeciwnika. Goniec D8, zobaczcie, i to się wszystko broni. Nie ma możliwości też jakichś tam sensownych poświęceń. W tym układzie wieża zagrała na C1, wieża na B7 i skoczek zagrał na E4. No, ten ruch nie jest niestety najlepszy. Co należało tutaj zagrać? Przede wszystkim warte uwagi byłoby na przykład zagranie wieżą na C5, żeby tego hetmana odstraszyć. I dosyć ciekawy wariant byłby po tym, po odejściu hetmanem i hetman F7. Magnus tego trochę chyba nie dostrzegł. Po wybiciu i na przykład wybiciu wieżą czy królem, myślę, że bez znaczenia większego, można by było zbić po prostu gońca i grać taką końcówkę, gdzie łatwiej się dobrać do króla, wieża za chwilę na A6 i tam po siódemce byśmy męczyli, wieża F4. Tu myślę, że Magnus dałby sobie bez problemu radę, ale zagrał inaczej, mianowicie skoczek E4. Spore przewinienie z uwagi na szybkie uproszczenia, mianowicie bicie. No i końcówka po wybiciu na B2 nie jest wygrana białymi. Nie jest wygrana białymi, mało tego, tutaj białe muszą uważać, żeby tego nie przegrać z uwagi na pionka, wolnego pionka. Wieża C8, to jest taki plus białych, że jest związanie. A3 zagrywają czarne, wieża A8 kontrola, A2 i wieża na E1. Tutaj też można było odejść królem, no ale kto by chciał oddać pionka. Wieża E1, posunięcie F6. No tu czarne próbują się jakoś rozwiązać z tego układu. Dosyć nieprzyjemny układ, trzeba przyznać. Po takim ruchu jak wieża B1 zawsze król się do wieży przytuli i też czarne się, białe w tej sytuacji się trzymają. Więc F6, no dosyć zrozumiała decyzja, taka ludzka. Proszę zwróćcie uwagę też, jaki czas tutaj mają czarne. Czarne niestety mają 16 sekund, jest bardzo niebezpieczne, stąd też takie zagrania. No i król F7, ruch, który niestety przegrywa. Wieża A7, tutaj król zbił, no i tu już jest mat w czterech ruchach. Mianowicie, oczywiście zatrzymajcie sobie materiał, jeżeli chcecie sobie poćwiczyć. Goniec na G7. W tej sytuacji król zagrał na F5 i tutaj wieża E5 z szachem. Król F4, G3 i się czarne poddały. Dlatego, że jak zagra król na F3, to jest wieża E3. Mat. To była pierwsza partia blicowa. Myślę, że Carlsen też wypuścił jak najbardziej w tej pozycji. Ale druga partia, przedstawię ją, słuchajcie, proste granie w szachy. To jest coś pięknego, jak gość na takim poziomie top, no bo wyżej nikogo chyba nie ma, no nie ma, nie licząc silków, no to tutaj ta prostota w grze była powalająca i co ciekawe, Magnus zagrał obronę pirca, rzadko spotykaną na tym poziomie, D6 po prostu, dlatego że obrona pirca nie jest prosta, a zwykle gra białych jest w miarę łatwa, jeśli chodzi o początek gry. Posunięcie G6, goniec zagrał na E3, posunięcie C6, można grać tu naprawdę różno, można grać tu naprawdę różne warianty. Skoczek na D7 pilnuje, nie ma tu jakichś tam E5 posunięć. Skoczek spokojnie na F3, goniec G7 i goniec na H6. Dla tych, co boją się takich ataków gońcem na H6, mam prostą receptę. Najlepszą receptą na coś takiego jest brak reakcji, słuchajcie. Nie bijemy. To znaczy, to też zależy w jakiej sytuacji, ale tutaj prosta roszada. My się nie boimy ataków H4, G4. To jest zbyt szybko i zbyt optymistycznie to by wyglądało dla białych. Jeśli zawsze to by białymi wygrywało, no to czarne by nie grały tego debiutu. To jest prosta odpowiedź. Białe się rzucają. Dosyć szybko i niestety nieelegancko. To znaczy, chodzi mi o to, że to nic nie daje. Skoczek zagrywa na D5. Bardzo proste tutaj ruchy i uwaga, bicie i co ciekawe, nie E6, tylko bicie na D6. Ktoś by powiedział, że te pionki zdublowane są słabe. Moi drodzy, i tak, i nie. W
tym momencie słabe nie są. One świetnie kontrolują pola centralne. Skoczek przede wszystkim nie może wejść na E5, to jest cenna informacja. A jak białe będą chciały się rozwijać pionkami, to i tak ta wymiana nastąpi. Ale mamy wolną linię na C. Może to będzie taki atut, żeby to w przyszłości wykorzystać. Goniec na E2. Zobaczcie teraz, że czarne mają rozwój zrobiony. Bierze E8. Aktywność. Jest w końcu roszada. Skoczek F6 i skoczek znajduje piękne miejsce na pole E4. Bardzo prosta gra. Można jak najbardziej naśladować. Trzeba. C3. Skoczek wleciał. Tutaj hetman C2. I nic łatwiejszego. Zobaczcie. Goniec F5. Po prostu idziemy na hetmana. Goniec zagrał na D3 w tym momencie, hetman F6, czyli widzimy, że te figury idą wyżej troszeczkę i fajnie się tutaj ustawiają. Wieża A na E1. No i cóż, mamy wolną linię, chcemy to wykorzystać. Magnus zdwaja wieżę. Wieża E6, wieża E3, wieża A na E8. Zwracajcie proszę uwagę na czas, w jakim grają zawodnicy. To jest naprawdę tempo niesamowite. I w tej sytuacji tutaj Magnus po prostu zagrywa H5. No na pewno ten ruch jest zrozumiały. Tutaj pionki mogą próbować iść do przodu. Pozycja jest troszeczkę zamrożona, więc jak czarne, przepraszam, jak białe nie będą w stanie tutaj jakoś tego coś tutaj powymieniać, zrobić jakiegoś przełomu, no to czarne są spoko i grają swój plan pionkami do przodu. C4 nastąpiło. Właśnie. I to jest takie trochę wyczekanie na błąd przeciwnika, ale gra w internecie, jeśli chodzi o Magnusa, zwykle taka jest, że on potrafi dostrzec błędy przeciwnika i czasami takie pułapki właśnie może zostawiać nieświadome zresztą. Ten ruch się wydaje logiczny z uwagi na zbicie i tutaj można stracić figurę. I tak też poszło, ale figury czarne nie tracą. Ładna taktyka policzona. Goniec zbił skoczka. Wieża zbiła. Wieża zbiła, wieża zbiła. Wieża zbiła. I D5. Pionek więcej zachowany. Grozi bicie na E4. Co dalej? Białe grają skoczek D2. I co ciekawe, Magnus w tej sytuacji wcale nie zbija wieży. On wyczekuje maksymalnie. Zobaczcie, że jak wieża na przykład zagrałaby na F4, no to jest bicie hetmana, wieża tutaj, bicie... No i z pionkiem więcej czarne są w stanie wygrać. Magnus gra B5. Bardzo mądre podejście, znaczy mądry i logiczny ruch. Bronimy po prostu C4, bo jak tu nastąpi wymiana, to pionek C4 jest zachowany. F3. No i trzeba teraz podjąć radykalne kroki, ale F3 jest ruchem bardzo, bardzo słabym. Mianowicie bicie nastąpiło. Bicie, przepraszam, nie bicie, bo jak nastąpiłoby bicie, to hetman na D4 z szachem i tutaj czarne są... z ogromną przewagą, więc w tym układzie hetman zagrał na C3, nastąpiło bicie, no to ten pionek nie został zbity, ale i tak przewagę mają czarne. Po wybiciu goniec na E4. Tak po prostu. No w takich sytuacjach Magnus się nie myli, absolutnie gra tutaj perfekcyjnie. Skoczek na E5, hetman G5. No hetman szuka oczywiście możliwości, ale przede wszystkim chcemy dać mata. Po prostu ustawiamy figury w takich pozycjach. Znaczy, na takich polach staramy się ustawiać figury, żeby one miały więcej możliwości do zagrania, nawet jeśli tam w danych punktach nie mamy tej opcji. G3 ze strony białych, goniec D5. Przyblokowanie pionka, jakie to jest, musi to być frustrujące dla przeciwnika, takie posunięcia. Szachiści, którzy grają jakiś czas, na pewno mnie zrozumieją w tym układzie. To takie właśnie niedawanie szans przeciwnikowi. A3, no widać jaki czas też przeciwnicy mają, posunięcie A5. Hetman na E1, hetman F5, posunięcie A4, hetman C2 i tutaj grożą już maty. Hetman F1, hetman zagrał i jest opcja dania mata. Poszło bicie i poszło bicie. W tym momencie białe się poddały, no skoczek jest do wzięcia, sprawa jest przesądzona. Magnus Carlsen z rekordem, zobaczymy czy Nakamura pokusi się o to, żeby ten rekord spróbować pobić. Zobaczymy. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.